Dzień dobry, witam Państwa w politycznym komentarzu tygodnia, a moim państwa gościem jest pani profesor Patrycja Matusz, prorektor Uniwersytetu Wrocławskiego. Dzień dobry pani profesor. Dzień dobry. Chciałem dzisiaj porozmawiać o naszej lokalnej, regionalnej polityce, zaczynając właśnie od Urzędu Marszałkowskiego i, i od sejmiku województwa dolnośląskiego. Przez wiele, wiele tygodni wśród dziennikarzy i polityków chodziły takie plotki, że y, śladem czy wzorem województwa śląskiego, także w naszym województwie dojdzie do przywrotu i nastąpi zmiana koalicji, czyli bezpartyjni samorządowcy wrócą do współpracy z Platformą Obywatelską. Tymczasem y, ostatnie działania w sejmiku, czy ostatnie uchwały podejmowane, w tym ta najważniejsza budżet województwa, y, pokazuje, że nie tylko nie doszło do jakiegoś przesilenia, czy zmian w tej koalicji, ale wręcz można by powiedzieć, że koalicja trzyma się mocno, natomiast rozpadła się Taka chimeryczna grupa, czy chimeryczny klub w Sejmiku, który był w opozycji do obecnych władz. Tak, rzeczywiście po zmianach na Śląsku pojawiła się taka nadzieja na zmiany w tych w tych województwach, w tych regionach, w, którym, w których rządzi PiS albo jest w koalicji. I to dotyczyło również Dolnego Śląska. No, jak pan powiedział, te podjęte uchwały, czy najważniejsze głosowanie w sprawie budżetu pokazały, że koalicja jest silna. Myślę, że marszałkowi no, jest wygodnie rządzić sprawem i sprawiedliwością, bo ta koalicja jest stabilna, głosowania przechodzą zgodnie z oczekiwaniami, więc no, trudno byłoby ryzykować i podejmować no, trud tworzenia nowej mhm. koalicji w sytuacji, kiedy ta dobrze funkcjonuje, choć oczywiście dla marszałka to jest problematyczne, jeśli chodzi o przyszłe wybory. I właśnie pytanie, czy bezpartyjni samorządowcy, którzy ulegali różnym przemianom, jeśli chodzi o, o nazwę, ale zostawmy tą tradycyjną nazwę, czyli bezpartyjni samorządowcy, czy oni już na tyle mocno wpisali się w polityczny pejzaż Dolnego Śląska, że po najbliższych wyborach, tych odsuniętych o pół roku, ale jednak najbliższych, y będą stanowić na dalej istotną siłę y na, na naszym tutaj rynku dolnośląskim politycznym i... Czy od nich znowu może zależeć y, przyszła koalicja, a marszałek Cezary Przybylski pójdzie na rekord, jeśli chodzi o długość sprawowania urzędu w naszym regionie? Myślę, że trudno przewidywać teraz, jaki będzie wynik wyborów. Natomiast bezpartyjni samorządowcy po tych różnych zmianach y, na pewno y, swój elektorat mają, ale musimy pamiętać o tym, że w poprzednich wyborach byli jednak y, no, tą. To... Prodemokratyczną, prodemokratycznym ugrupowaniem, natomiast po rządach z Prawem i Sprawiedliwością będą zupełnie w innej sytuacji w kolejnej kampanii wyborczej, no bo będą musieli się opowiedzieć, czy są tą, no trudno powiedzieć, opozycją prodemokratyczną, czy też jednak są silnym koalicjantem Prawa i Sprawiedliwości. Musimy pamiętać, że Tutaj na Dolnym Śląsku ta, te działania PIS były dość mocne. Wiemy o tym, jak mocny był pan Dworczyk, do którego no niestety chyba przylgnęła już bardzo mocna afera mailowa, więc odklejenie się od tego wizerunku myślę, że będzie dużym wyzwaniem dla tego ugrupowania w nadchodzących wyborach. Przenieśmy się teraz do stolicy Dolnego Śląska, czyli do Wrocławia. Myślę, że jeszcze tak mniej więcej rok temu zdecydowana większość polityków, komentatorów, dziennikarzy zakładała, że Jacek Sutryk drugą kadencję ma właściwie w kieszeni. Szczerze mówiąc, nawet trudno było namówić jakichś polityków do deklaracji o tym, kto i w jakiej konfiguracji będzie startował w kontrze do, do prezydenta Sutryka w najbliższych wyborach. Natomiast wydaje się, tak przynajmniej wynika z moich licznych rozmów, że ten paradygmat upadł i że w tej chwili wiara w to, że będzie można wygrać z Jackiem Sutrykiem jest coraz powszechniejsza. Pani też się z tym zgadza? Ta sytuacja pokazuje, że w polityce ciężko jest przewidywać jakby długookresowo, bo rzeczywiście ta kandydatura była mocna, natomiast pewne wizerunkowe wpadki z ostatnich miesięcy pokazują, że te wybory na prezydenta Wrocławia będą niezwykle interesujące, tym bardziej, że na politycznym, w politycznym obiegu pojawia się coraz więcej kandydatur, w tym interesujące kandydatury również kobiet, które być może mogą zagrażać um, prezydentowi w ubieganiu się o drugą kadencję. Oczywiście tu wszystko zależy od tego jak zachowa się platforma obywatelska i czy wystawi własnego kandydata, czy dalej będzie popierała Jacka Sutryka, choć po tych wizerunkowych wpadkach rzeczywiście ta sytuacja platformy no chyba nie jest komfortowa. To wybawij się troszkę w polityczną futurologię. Jak Pani sobie wyobraża te najbliższe wybory na prezydenta Wrocławia czy to będzie takie pospolite ruszenie i tych kandydatów, nie wiem, będzie 10-12, jak bywało przy zmianach władzy, czy raczej kilka silnych bloków? No wydaje mi się, że kandydatów będzie wielu, dlatego że słyszymy już na tym politycznym targu o tych, którzy szykują się do potencjalnego startu. Tak jak mówię, wszystko zależy od tego, jakiego kandydata poprze albo wystawi samodzielnie Platforma Obywatelska i czy będzie to poparcie dla Jacka Sutryka. Myślę, że na pewno czekają nas interesujące wybory, a pytanie jest też takie, wśród tych kandydatów, którzy się pojawią, czy pojawi się osobowość, która będzie w stanie zaproponować interesujący program do, dla Wrocławia, pokazujący również to, do czego przywykliśmy przez lata pod rządami prezydenta Dudkiewicza, że to miasto europejskie i wychodzące znacznie poza te regionalne ramy. To będzie interesujące starcie. Wspomniała Pani o kobiecych kandydatach na prezydenta Wrocławia. Kogo Pani miała na myśli? No na przykład panią posłankę Dziemionowicz Bąk, która też pojawia się wśród tych kandydatów, osoba niezwykle pracowita, energetyczna, więc też wydaje mi się interesujący kandydat. Pani profesor, bardzo dziękuję za ten polityczny komentarz tygodnia. Państwu bardzo dziękuję za uwagę i zapraszam do kolejnego programu.